Verím, že naše srdcia sú stíšené pred Pánom. Wierzę, że nasze serca są takie uciszone przed Panem. A że jesteśmy przygotowani znowu poczuć Jego głos. I że jesteśmy przygotowani do tego, żeby znowu usłyszeć Jego głos. A to jest tak dobre poczuć Jego głos. A to jest tak dobrze usłyszeć Jego głos. Jedno dziecko się zobudziło w swojej dzieckiej izbie. Jedno dziecko obudziło się w swoim dziecinnym pokoju. Dlatego, że mamiczka była w kąpielni, nie poczuła jego głos. A dlatego, że mama była w łazience, to nie słyszała głosu tego dziecka. Tak dziecko zaczęło płakać. Myślała się, że matka go tam niechała. No, dziecko zaczęło płakać, myślała, że mama go tam zostawiła. Ale kiedy ten płacz to dziecko się zintensywnił. I kiedy ten płacz był coraz głośniejszy taki. Tak matka zaczęła. Wtedy mama usłyszała. Otworzyła drzwi z kąpielni. Otworzyła drzwi z łazienki. A mówi, nie bój się, tu są. I mówi, nie bój się, jestem tutaj. A dziecko się uspokoiło. Dziecko się uspokoiło. Jeszcze matku nie widziało. Jeszcze nie widziało mamy. Ale poczuła jej głos. Ale usłyszało jej głos. A i my potrzebujemy poczuć głos Pana Jezusa. I my musimy usłyszeć, potrzebujemy usłyszeć głos Pana Jezusa. A kiedy poczujemy Jego głos, Jego dotyk w naszym sercu. A kiedy usłyszymy i odczujemy Jego dotyk w naszych sercach. Tak nam to staci. To nam to wystarczy. Lebo wiemy, że raz Go uwidzimy. Bo wiemy, że raz Go zobaczymy. Twarzą w twarz. Twarzą w twarz. Kiedy przyjdzie po swojej sławie. Kiedy przyjdzie w swojej chwale. A uwidzi go każde oko. I każde oko go zobaczy. A i ty, którzy go przebodli. Również ci, którzy go przebili. Tak jest napisane. Tak jest napisane. Teda nasze oczekiwanie na niego. Dlatego nasze oczekiwanie jest na niego. A kiedy go jeszcze nie widzimy. Nawet teraz, kiedy go jeszcze nie widzimy. Dlatego, że jest tam u swojego niebieskiego Ojca. Dlatego, że teraz jest tam u swojego Ojca Niebieskiego. Ale przez Ducha Świętego też przebywa tu między nami. Ale przez Ducha Świętego jest też wśród nas. A Duch Święty się dotyka naszych serc. I Duch Święty dotyka naszych serc. A dawa nam świadectwo do naszych serc. I daje nam świadectwo do naszych serc. Żeśmy Bożymi milowanymi dziećmi. Że jesteśmy Bożymi ukochanymi dziećmi. Żeśmy przyjęci od Niego. Że jesteśmy przez Niego przyjęci. A Duch Święty formuje w nas charakter Jezusa Chrystusa. A Duch Święty kształtuje w nas charakter Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli świadectwem tomuto światu. Abyśmy byli świadectwem dla tego świata. Aby mnogi ludzie jeszcze mogli poznać, że On jest Pan. Żeby wielu ludzi jeszcze mogło poznać, że On jest Panem. Abyśmy mogli ludziom świecić na cestu wiary. I żebyśmy mogli przyświecać ludziom na drodze wiary. Aby ludzie mogli poznawać Pana Jezusa Chrystusa. Aby ludzie mogli poznawać Pana Jezusa Chrystusa. A to jest zmysł aj naszego tu bycia. A to jest też powód, dla którego tutaj jesteśmy. Abyśmy mocnieli w wierze. Abyśmy się umacniali w wierze. Abyśmy zyskali światło na swój żywot. Abyśmy zdobyli światło dla naszego życia. A też, aby tym światłomśmy mogli służyć innym. A też, żebyśmy tym światłem mogli innym usługiwać. Wierzę, że żeśmy się dobrze odpoczynuli. Wierzę, że odpoczęliśmy dobrze. A wierzę, że otworzonym sercem, pełni oczekiwania, żeśmy przyszli na toto zjedzenie. I wierzę, że z otwartymi sercami i pełni oczekiwania przyszliśmy na to miejsce. A ja sam wam przyznam, że aj moje serce jest napełnione nie takim oczekiwaniem, co da Duch Święty. I moje serce jest takie napełnione takim oczekiwaniem na to, co Duch Święty przygotował. A wierzę, że nie tylko dla was, ale i dla mnie to będzie pożegnaniem a użytecznym. I wierzę, że nie tylko dla was, ale też i dla mnie to będzie takim użytecznym błogosławieństwem. Dnes rano som telefonował z moją manżelką. Dzisiaj rano rozmawiałem przez telefon z moją żoną. A ona was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawia. I ona bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawia. Lutuje, że tu nie może być z wami. Jest jej przykro z tego powodu, że nie może tutaj być. A aj nasze dzieci by bardzo radzi tu byli z wami. I nasze dzieci chętnie by tu były. Ale są w szkołach. Ale są w szkołach. W swoich obowiązkach. A myślą na nas na swoich modlitwach. I pamiętają o nas w swoich modlitwach. Pozdrawiam was wszystkich. Wszystkich was pozdrawiają. A tak isto aj z Niemiecka są dostał telefonat. I też dzisiaj rano miałem telefon z Niemiec. Sestra Tatiana a z jej rodziną, wy, którzy ją poznacie, wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiam. Tatiana z rodziną, wszystkich, którzy ją znają, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam.
A też mówi, że tak jej luto, że nie może być tu z nami. I też mówiła o tym, że jest jej bardzo przykro, że nie może tutaj być. Ale że w duchu jest z nami spojena. Ale że w duchu jest taka zjednoczona z nami. Że się za nas modli. Że modli się o nas. A że już się cieszy na płytki. I cieszy się na płyty, które dostanie. Także spojeni są z nami bracia i siostry na mnogich miejscach. W wielu miejscach bracia i siostry są tacy zjednoczeni z nami. Modlią się za nas. Modlą się o nas. A też ze Słowenska jeden z moich bratów, który sami rysują jako współpracownicy. Jeden brat ze Słowacji, który przygotowuje się do bycia takim współpracownikiem. Mi powiedział, że w tych dniach by rad przyszedł a on a nawściwił nas. No, powiedział, że i on chętnie by tutaj nas odwiedził i był z nami. Wierzę, że przy wieczornych zgromadzeniach będzie mieć możliwość, że mu damy przestrzeń k świadectwom. Wierzę, że też na którymś wieczornym nabożeństwie damy mu trochę czasu do złożenia świadectwa. A będziecie go mogli też poznać. I będziecie mogli go poznać. Jesteś go bardzo oblubicie, lebo jest to bardzo uprzejmy, oddany Boży mąż. Na pewno go polubicie, bo to taki oddany Bogu, taki szczególny człowiek. A tak w takim to oczekiwaniu żyjemy do tych to dalszych dni. I z taką nadzieją też patrzymy na dni, które są przed nami. Teraz bym poprosił miłego brata, aby przeczytał z drugiej księgi Mojżeszowej, aby przeczytał trzecią kapitolu. Druga księga Mojżeszowa. Czytamy rozdział trzeci. Trzeci rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. A gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środku krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. A gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i usłyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienie jego. Stąpiłem przeto, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Hetejczyków, Amorejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do niego, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział Bóg, będę z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud mój z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, a gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba posłał mnie do was.
To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będziecie po wszystkie pokolenia. Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im: Pan Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc: Patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niewoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Hetejczyków i Amorejczyków i Perzyjczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód. A gdy usłuchają głosu twego, wtedy pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy więc odbyć 3-dniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu. Lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej i od współmieszkanki domu swego przedmioty ze srebra i złota oraz szaty, włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt. Tylko czytania Bożego Słowa. Tyle czytania ze Słowa Bożego. A teraz zastiszymy w modlitwie. A teraz uciszymy się w modlitwie. Drogi niebieski Ojcze. Drogi niebiański Ojcze. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa Ci dziękujemy za te to słowa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękujemy za to słowo. Wiemy, że te to słowa skrywają w sobie wielkie tajemstwo. Wiemy, że te słowa ukrywają sobie wielką tajemnicę. A my tużymy mieć otwarte uszy. A my pragniemy mieć otwarte uszy. Oczy i serce. Oczy i serca. Na to, abyśmy poczuli Twój głos. Po to, abyśmy usłyszeli Twój głos. Abyśmy porozumieli Twojemu wołaniu. Zrozumieli Twoje wołanie. Abyśmy mogli być gotowi konać Twoją wolę. Abyśmy byli gotowi do czynienia Twojej woli. Amen. Amen. Milowani bracia i sestry, toto kazanie je pokračovanie na téma vyvedenie Božího ľudu z Egipta. Drodzy bracia i siostry, to nasze dzisiejsze rozważanie jest kontynuowaniem tematu wyprowadzenia Bożego narodu z Egiptu. A preto prosím, abyście ma omluvili, keď budem zachádzať ešte aj do textov predošlých dní, v ktorých sme uvažovali na tento témat. I chcę, żebyśmy wracali myślami do tych tekstów, które już były poruszane w dniach minionych. A tak będziemy kontynuować, będziemy pokraczować w tych myślienkach. I będę kontynuował i rozwijał te myśli. Abyśmy pochopili, że to jest proste určitý taki dziej. To wszystkiego. Żebyśmy zrozumieli po prostu, że to jest jedno takie dzieło. Nie mam zaujem, aby som vám prerozprával znowu ten príbeh, któryśmy si czytali, żebyśmy pozornie poczuwali. Nie jestem zainteresowany tym, żeby na nowo wyjaśnić wam całą tą historię, którą czytaliśmy, bo wierzę, że słuchaliście uważnie. Ale to, k čomu ma vedie Duch Svätý, je to, aby som vám duchovné pravdy objasňoval z týchto textov. Ale to, do čeho Duch Svätý mne prowadzi, to, żeby objaviať vám duchové pravdy, ktoré sú zavarté v tých textách. A veľmi by som bol rád, keby ste tak skúsili kontinuovať s tými predošlými duchovnými pravdami, aby ste videli, že ako na diaľnici idú tie cesty vedľa seba, tak tie fyzické diania a tak tie duchovné diania vedľa seba pekne. Majú súvis. I chceme to zrozumieť, že to jest jedna wielka kontynuacja tych duchowych prawd, to o czym mówiliśmy wcześniej i o czym będziemy mówić teraz, tak jak na autostradzie, te samochody jadą obok siebie i to wszystko tworzy taką całość.
abyśmy pochopili to, że ten dej, to co się działo w izraelskim narodzie, że to ma pre nás, aj pre nás tu, dnes žijúcich ľudí, veľký duchovný zmysel. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w życiu narodu izraelskiego, to jest taka praktyczna, duchowa rzeczywistość dla nas dzisiaj, ludzi tutaj żyjących. Musím vám tak prezradiť z mojho osobného duchovného života. Muszę wam zdradzić z mojego osobistego życia duchowego, że mnohokrát, keď som ťažko rozumel niektorým životným situáciám, Że w moim życiu, kiedy no, nie zupełnie byłem w stanie zrozumieć te moje życiowe sytuacje, často som si spomínal na putovanie izraelského národa na púšti alebo výjdenie z Egypta. Często odnosiłem się w myślach do tej drogi narodu izraelskiego przez pustynię do výjdenie z Egypta. Tego wyjścia z Egiptu. A tam som nachádzal zmysel toho všetko, čo sa deje v mojom živote. I tam znajdowałem sens tych wszystkich rzeczy, które się dzieją w moim życiu. A apoštol Pavel Korintianom písanom prvom liste korinským apostol Pavel v prvom liste do Korintian v rozdiale 10. tak píše a tak hovorí, tak napísal i tak mluví, že to všetko sa nám stalo na príklad. Mluví o tom, že te všetky rzeczy stały się dla przykładu dla nás. Taký protiobraz toho všetkého duchovného boja. Taki antyobraz tego duchowego, tej duchowej walki. Co my przeżywamy teraz, kiedyśmy się rozhodli na cestu za Panem Jezusem. Tego, co my przeżywamy teraz, kiedy zdecydowaliśmy się naśladować Pana Jezusa. Preto mnohokrát, kiedy som widział te mnohé niezmyselne sytuacje, pre mnie niezmyselne sytuacje. I dlatego w chwilach, kiedy widziałem te wszystkie sytuacje, które dla mnie były bezsensowne, zmysel som tym veciam našiel práve, keď som sa díval do cesty a putovania izraelského národa. Sens tych wszystkich rzeczy zrozumiałem właśnie wtedy, kiedy patrzyłem na tą podróż, na to przechodzenie przez Izrael przez pustynię. A musím vám povedať, že až vtedy som sa upokojil, keď som videl, že áno, že toto sa niekde dialo už. Dopiero wtedy mogłem się zupełnie uspokoić, kiedy zobaczyłem, że rzeczywiście te rzeczy już się działy wcześniej. Ale w innym zmysle. Ale no, w innym sensie. A w tej duchownej sferze. I w tej sferze duchowej. Sa udialo to iste. W tej sferze duchowej stało się rzeczywiście to samo. Len te skúsenosti boli inne. Tylko same to doświadczenia były inne. A wtedy som sa upokojil a povedal som, áno, a ja putujem na tejto ceste. I wtedy uspokoiłem się i zrozumiałem, no i ja pielgrzymuję po tej drodze. Takže veľmi vás prosím, aby ste hľadali vždycky ten svoj život. I dlatego chcę was bardzo prosić, żebyście szukali w swoim życiu proste zmysel toho, co przeżywacie, sens tych rzeczy, które przeżywacie, że jesteście na cestie jako ten izraelski naród, że jesteście na drodze tak jak naród izraelski, a że wszystkie rzeczy, aj te zdanliwo niezmyselne, mają zmysel, i że te wszystkie rzeczy, nawet te określane jako bezsensowne, mają sens. Teda Paweł apostoł nam to wyjadruje asi takto. I apostoł Paweł próbuje nam to wyjaśnia nam to w ten sposób, że wierzącemu, Boga milującemu człowieku, że człowiekowi wierzącemu, miłującemu Boga, wszystkie rzeczy napomagają k dobre. Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To znaczy, że wszystkie rzeczy mają zmysł. To znaczy, że wszystkie rzeczy mają sens. Viete, keď som bol 19-ročný, keď miałem 19 lat, tak som prežil také sklamanie v láske. Przeżyłem taký zawód miłosny. To v podstate to bola len z mojej strany taká
No, to było tak naprawdę tylko z mojej strony takie wymyślone może. Zamilował som sa do jednego dziewczęcia. No, zakochałem się w jednej dziewczynie. A ona do mnie nie. A ona się we mnie nie zakochała. A bol som veľmi sklamaný. No i byłem bardzo zawiedziony. A prehlásil som, že ten 19. rok mojego života nie ma zmysłu. No i doszedłem do wniosku, że 19. rok mojego życia zupełnie nie ma sensu. A dziś wam musím povedať. A dzisiaj muszę wam powiedzieć, że to był jeden najzmyselniejszy rok mojego życia. Że to był ten rok w moim życiu, który jeden z tych, który miał największy sens. Tak. To znaczy, że obyczajnie to, co my poważujemy za niezmyślne a złe w naszym życiu. I to wygląda po prostu tak, że te rzeczy, które my uważamy za złe i bezsensowne w naszym życiu, te nas najlepsze a najwięc wyuczują. Te nas uczą najlepiej i najwięcej. Można, że pre niektórych was wam to nie jeszcze nie mówi wiele, co teraz mówię. No może niektórym z was nie mówi za dużo to, co ja mówię w tej chwili? Ale niektórym można bardzo wiele. A niektórym może już bardzo dużo. Ale przyjdzie czas, kiedy wam Duch Święty przypomnie te słowa. Ale przyjdzie czas, kiedy Duch Święty przypomni wam te słowa? Ja som veľmi vďačný Bohu za tie najťažšie chvíle života, ktoré som prežil. Jestem bardzo Bogu vďačný za te najtrudnejšie chvíle, ktoré prežil v svojom życiu. Lebo keby tie neboli, dnes by som tu nestal. Bo kdyby tých dní nebylo, dzisiaj bym tutaj nestal. Teda Božia milosť je s nami. Dlatego Boža láska nad nami. Nie vtedy, keď nám z nieba len cukríky padajú. No, jest szczególnie nie wtedy, kiedy cukierki z nieba spadają na nas. Ale aj keď sekery padajú. Ale kiedy i siekiery spadają. Aj to nas wychowawa a wyuczy. I to nas wychowuje i uczy. Może, że niekto z was si powie, no, co to brat Szanko nam tu takie to rzeczy rozprawia. No, niektórzy mogą powiedzieć, co to ten brat Szanko takie rzeczy nam tu opowiadasz. Ale ty, którzy przeszli z kuszkami żywota, oni wiedzą. Ale ci, którzy przeszli przez doświadczenia życia, wiedzą, że to, co mówimy, jest prawda. Że to, co mówię, jest prawdą. Ak milujemy Boga. Jak miłujemy Boga? Ak nie milujemy Go. Jak Go nie miłujemy. To znaczy, ak Go nie mamy na prvom mieste v našom srdci. To znaczy, jeżeli on nie jest na pierwszym miejscu w naszych sercach, tak te ťažkosti života zničia zmysel nášho života. To te trudności życiowe niszczą sens naszego życia. Ale ak milujemy Pana na prvom mieste. Ale jeżeli milujemy Pana, jest na pierwszym miejscu, wszystkie, aj te największe ťažkosti nam spôsobujú ten największy zmysel. Żywota. To wszystkie te nawet najtrudniejsze rzeczy powodują taki prawdziwy sens naszego życia. A teraz wracamy. A teraz wróćmy do słowa. Wczorajśmy si czytali o tym, jak Mojżesz przyszedł na puszcz. Wczoraj czytaliśmy o tym, jak Mojżesz poszedł na pustynię. A prekrátko z czasu, hoci som 3 godziny kazał. No, a tego czasu nie starczyło, pomimo tego, że 3 godziny miałem kazanie. Aby som vám sa dotkol ešte toho včerajšieho textu. Żeby jeszcze dotknąć tego tekstu wczorajszego. Tak sa vrátim k nemu. Trochę wrócę do niego. Mojžiš prišiel na púšť a tam uvidel niečo zvláštne. Mojžiš poszedł na pustynię i tam zobaczył coś szczególnego. Nejaké céry, 7 cer madianského kniaza prišli napájať stáž. Jakieś 7 dziewczyn, córek kapłana midiańskiego przyszły poić stada. A naraz widzi, że dzieje się nieprawość. I Mojżesz widzi nagle, że dzieje się coś niewłaściwego. Nejakí pastieri tam odháňajú tieto dziewczyny. Jacyś pasterze wyganiają te dziewczyny. A oni, chudierki bezmocne, oni odstąpili a museli ustąpić tym to mocnym mężom. No, a te słabe dziewczynki musiały ustąpić miejsca tym mocnym pasterzom. A Mojżeszowi sa toto nie widziało. Mojżeszowi się to nie podobało. On mal zmysel pre sprawiedliwość. Sprawiedliwość miała sens w jego życiu. Pozrite za, moi drahi. Zobaczcie, moi drodzy. Pozrite sa, že Boh, keď vyvolí niekoho pre
pre svoju prácu a pre svoju službu. Zobaczcie, że kiedy Pan Bóg wybierze kogoś dla swojej służby, dla swojej pracy, tak díva sa na jeho charakter. Patrzy na jego charakter. Czy ten człowiek ma zmysel pre čestnosť a spravodlivosť? Czy w życiu tego człowieka sprawiedliwość i uczciwość mają sens? Wiecie, dzisiejszy człowiek, dzisiejsi ludzie w świecie mówią, że co cię nie pali, to nie has. Ludzie we współczesnym świecie mówią, jeżeli coś cię nie parzy, to nie gaś tego. A u was w Polsku używają to przysłowie. U was też używają takiego przysłowia? No, u nas na Słowensku, że co cieba nie pali, nie has. Teda, co się cię nie týka, tak to do toho si nie strkaj nos. No, na Słowacji jest takie przysłowie. Jeżeli coś ciebie nie dotyczy, nie wtrącaj nosa. Jeżeli cię nie parzy, to tego nie gaś. Tak proste. A toto určitým spôsobom formuje charakter myślenia ludzi. A to w taki najbardziej rzeczywisty sposób kształtuje charakter ludzi. A to macie tak, idziecie po ulicy. To jest po prostu tak, idziesz po ulicy. A naraz widzicie, że jakaś skupina chłopców napadnie jednego chłopca. No i widzisz, że tu grupa chłopców napadła jednego chłopca. A teraz co? Mnie sa to nie dotyczy. I co teraz? Mnie to nie dotyczy? Ja idę dalej, nie? Ja idę dalej, tak? Da ci to tak iść dalej? Pozwoli ci to tak przejść obok tego? Ale kiedy sa tam zastawisz, a zastarasz, a ty dostaniesz. No ale jak ty, jak się zatrzymasz i zatroszczysz się o tego, to jeszcze i ty dostaniesz. Zoberesz to ryzyko na seba? Weźmiesz to ryzyko na siebie? Minule sa mi stalo. W przeszłości stało mi się tak, że są widział, jak napadli chłopcy jednego chłopca na ulicy. Że widziałem, jak grupa chłopców napadła jednego chłopca na ulicy. A widział som, że ten chłopiec był wystraszony a zupełnie widział som śmierćku w oczach miał. Widziałem, że był taki przerażony, że prawie śmierć widział w swoich oczach. Tak, jak napadli ci chłopcy z wonku. Tak jak no, ci chłopcy z zewnątrz napadli na niego. Przyszedł som tam. Podszedłem tam. Porozhadzoval som ich. No, rozgoniłem ich. A hovorím, neopomážte sa ublížiť tomuto chlapcovi. I powiedziałem, żebyście się nie odważyli ublížiť temu chłopcu. A on był taki šťastný, że niekto sa k niemu postavil. No, był taki szczęśliwy, że ktoś stanął za nim. Rozohnal som ich. Rozgoniłem ich. A tam som bol, pokiaľ sa nerozišli. I byłem tam tak długo, aż się rozeszli. A potom chłopiec odišiel. Chłopiec odszedł później. A možno, že som bol nejaký grobian v očiach niektorých. Vyglądałem v očach niektorých jak taký tvardiel. Ale nedalo mi to, keď som videl, že nespravodlivo toľký, tak keď jeden si s druhým vyúčtujú, tak a jeden dostane, aj druhý dostane. Ale toľký. No wydawało mi się to takie niesprawiedliwe, no bo jeżeli jeden stanie przeciwko jednemu, to ten trochę dostanie, natomiast jeżeli grupa stanie przeciwko jednemu, to jest niesprawiedliwe. A czułem, że mam się do tego zastanawiać. I czułem, że mam wejść w tą sytuację. A widziałem, jaki był wdzięczny ten chłopczyk. I widziałem, jak bardzo był wdzięczny ten chłopak. Że som mu pomógł. Że mu pomogłem. Pozrite sa, veľmi podobná situácia. Zobaczcie, zupełnie podobná situácia. Mojžiš sa díva na nejakú takúto situáciu, ktorú vidí, že je to nespravodlivé. Mojžiš patrí na situácie, ktorú ocenia ako nespravedlivú. A mohol si povedať, čo ma potom? I mohol povedať, a co mne to obchodí? Toto sú nejakí pohani. No to som přečiš pogáne. Pohanské dievčatá. Devčiny pogáňské. A čo ja mám do nich? Co ja mám do nich? Ja mám svoje starosti. Mám svoje problémy. Mňa prenasleduje faraón. No, mne faraón prešľaduje. A ja mám svoje strápenie, svoje záujmy. Ja mám svoje utrapenia i svoje zainteresovania. Nie. Nie. Pozrite sa, Mojžiš si vzal problém týchto dievčat za svoj. Mojžiš bierze problem tych dziewczyn jako swój problem. A to nie preto, że boli pekné. Ani to nie z tego powodu, że były ładne. Ani preto, że mu imponowali. Ani dlatego, że mu imponowały. Ale preto,
Že sa zobudila v ňom určitá túžba po spravodlivosti. Ale z tego powodu, że obudziła się w jego sercu taka tęsknota za sprawiedliwością. Ja sa ťa chcem opýtať. Chcę cię zapytać. Masz taki zmysel pre sprawiedliwość? Czy widzisz sens w sprawiedliwości? Czy masz zmysel vo svojom duchu pre čestnosť? Masz w swoim sercu takie, takie przekonanie do uczciwości? Ja keď si spomínam späť, iste si spomínate na Jakuba. Kiedy przypominam sobie, myślę, że przypominacie sobie Jakuba. Ako išiel, tiež utekal pred svojim bratom Ezavom. Kiedy uciekał przed swoim bratem Ezawem. A veľmi podobná situácia nastala tiež. I też wtedy taka bardzo podobna sytuacja nastała. A wtedy sme si tiež hovorili o charaktere Jakuba. I wtedy też rozmawialiśmy o charakterze Jakuba. A tu veľmi podobným spôsobom. A tu zupełnie na podobny sposób. Ako keby Mojžiš čítal o Jakubovi. Tak jakby Mojżesz już kiedyś czytał o Jakubie. Ale Mojżesz o Jakubowi nie czytał. Mojżesz o Jakubie nie czytał oczywiście. Tak jako my mamy możliwość czytać. Tak jak my mamy możliwość, żeby czytać. A preca mal tento Mojżesz charakter. A jednak Mojżesz miał charakter. Który był w Jakubowi. Który był w Jakubie. W jego predkowi. W jego przodku. Jaki jest charakter w ciebie? Jaki w tobie jest charakter? Si ochotny pomóc? Czy jesteś gotowy i ochotny, aby pomagać? Można, że si powiesz, no ja nie chodzę po puszczy. No, możesz powiedzieć, nie chodzę po pustyni. Nie mam możliwości ciawi napajać. No, nie mam możliwości bydła poić. Ale wiesz, co masz możliwość? Ale wiesz, jaką masz możliwość? Kiedy twojemu przyjacielowi widzisz, że sa krzywdzi. Kiedy widzisz, że ktoś krzywdzi twojego przyjaciela. Albo widzisz, że twój spolužiak veľmi by chcel vedieť tú matematiku. Albo že tvoj kolega v škole bardzo by chcel rozumieť tú matematiku. A nebol v škole, alebo nejak mu to nejde a ty máš mu možnosť pomôcť. No a on vtedy nebol v škole a ty máš možlivosť, že by mu pomôcť. A čas máš na to. Máš tež čas na to. Je to len otázka, či sa ti chce, alebo nechce. Pytanie jest tylko v tým, či si chce, či si nie chce. Tak tu sa ukáže ten charakter ochoty pomôcť. I vtedy ti okáže, či máš ten charakter ochotný do pomagania. Alebo prichádzajú sviatky. Albo prichádzajú sviatky. Božieho narodenia. Alebo... Kedy prichádzajú święta. A u nás sú sviatky Jehovy. Aj u nás sú, len nie na tých som myslel. Na Słowacji też są, ale nie o tym myślą. Teda mamička si veľkú vzdychne, ach, bolo by treba umyť okna, povysávať celý byt, poutierať prach, proste poznáte to? No i kiedy mama mówi, no właśnie zbliżają się święta i mówi, no teraz tyle rzeczy by trzeba było zrobić, mieszkanie by trzeba było posprzątać, okna trzeba by było umyć. Ale mama, mnie tak boli głowa. Mamo, tak mnie głowa boli. A wiesz, aj są taka unawena. Jestem taka zmęczona. No dobre, tak si to sprawim sama. To dobre, zrobię sobie sama. A córka si pomyśli, no presne tak som si to predstavoval. No a córka mówi, właśnie tak sobie to wyobrażałam. To nie jest charakter. To nie jest charakter. Charakter nie hľadá to, ako uniknúť charakter, pomocy. Ten właściwy charakter nie szuka sposobu na uniknięcie pomocy. Ale ten, kto ma ten charakter, który sa Bogu lubi, ale ten, kto ma taki charakter, który podoba się Bogu, tak ten hneď hľadá, ako by som si, aj z toho málo času, ako by som si otrhol, aby som pomohol tej matke. Ten charakter szuka sposobu do tego, żeby nawet wtedy, kiedy mam mało czasu, żeby w jakiś sposób pomóc tej mamie. A wiecie, Pan Bóg sa díva. Ale wiecie, Pan Bóg się patrzy. On sa pozera na twoje serce. On zwraca uwagę na twoje serce. Czy w twoim sercu niedballiwość albo leniwość? Czy w twoim sercu jest lenistwo albo niedbalstwo? Albo czy
masz zodpowiedność. Albo czy jest odpowiedzialność w twoim sercu? Czy hneď cítiš zodpowiedność za problem? Czy zaraz czujesz odpowiedzialność za ten problem? Wspomnijcie si, ja chcę tu jeszcze na tomto momencie troszkę zastać. Przypomnijcie sobie, chcę jeszcze zatrzymać się na tym, w tym momencie. 5000 ludzi było zgromadzonych. Było 5000 ludzi zgromadzonych. A Pan Jezus mówi uczennikom, dajcie wy im jeść. I Pan Jezus mówi do uczniów, wy im dajcie jeść. A ty to uczennicy, a ci uczniowie, oni jak zaczęli się zamyślać nad tym, ako, w jaki sposób zaczęli się zastanawiać nad tym, w jaki sposób, ale już zaczęli wychodzić won, ale już zaczęli wychodzić na zewnątrz, a hľadať výhovorku, ako je to niemożne, i szukać wymówki, jak to jest właściwie niemożliwe. Ale był tam jeden z uczniów. Ale był tam jeden z uczniów, który mówi, czyż to wszystko jest ludzkie niemożne? Powiedział, no to wszystko po ludzku jest niemożliwe. Ale jest tu jeden chłopczyk. Ale jest tu taki chłopak, który ma 5 chlebiczków. Który ma 5 chlebków. A 2 rybki. I 2 rybki. Pozrite sa. Mogli presvedčovať Pána Ježiša niektorí o tom, že je to nemožné, to proste keby, neviem koľko denárov sme dali za ten pokrm, to je nemožné nakrpiť taký zástup. No, mogli wszyscy przekonywać Pana Jezusa, że nawet gdyby nazbierali nie wiadomo ile tych denarów, no to nie sposób, żeby wykarmić taki tłum. Ale jeden z nich powiedział, jest tu jeden chłopczyk, który. Ale jeden z nich powiedział jednak, jest tutaj taki mały chłopczyk. Ma 5 chlebiczków a 2 ryby. Ma 5 chlebków i 2 ryby. A jak jest to możliwe? Gdzie się wziął ten chłopczyk? Jak to jest możliwe? Skąd się wziął ten chłopak? W tym 5000-owym zastępie. W tym tłumie 5000-tysięcznym. A on przyniesie tych 5 chlebiczków a 2 ryby. I on przynosi te 5 chlebów i 2 ryby. Wiecie, co się stało? Wiecie, co się stało? On poczuł problem dospeli. On usłyszał o problemie dorosłych. A on mówi, co za ty to dospeli trafia? I tak sobie myśli, co ci dorośli się tak zamartwiają? Jak ja mam 5 chlebików. No przecież ja mam 5 chlebków i 2 rybki. Nie mają co jeść. No nie mają co jeść? No tak tu mają. No tu mają. Pri jednej príležitosti sme sa rozprávali s manželkou, že čo všetko by sme potrebovali kúpiť. Pri jakiejś okazji rozmawialiśmy z żoną o tym wszystkim, co potrzebowalibyśmy kupić. A tak som s takým smutkom jej povedal, vieš, mamička, Pán Boh má svoj čas. I s takým smutkiem powiedziałem, vieš, kochana, Pán Boh má svoj čas. Ja teraz nemám na to peniaze. Ja nie mam teraz pieniędzy na te rzeczy. A kiedy my skończyli, my dospeli rozmowę. A kiedy my dorośli skończyliśmy rozmowę? Przyszedł mój najmniejszy synczek. Przyszedł mój najmłodszy syneczek. Przyniósł swoją pieniężenkę. Przyniósł swój portfel. Było niekoľko koruniek w tej pieniężence. Było kilka koronek w tym portfelu. A mówi, tatinko, ja ci dam wszystko, co mam. I mówi do mnie, tatusiu, ja ci dam wszystko, co mam. A kup to, co potrzebujesz. I kup to, co potrzebujesz. To jest charakter. To jest charakter. Wiecie, o czym mówię? Wiecie, o czym mówię? Mojżesz już nie był mały chłopczyk. Mojżesz już nie był mały chłopczyk. Ale wzrastał ten to charakter. Ale w nim wzrastał ten charakter. A ja się cię pytam. I chcę cię zapytać. Czy masz ten to charakter? Czy masz taki charakter, który Bóg może widzieć w twoim sercu? Który Bóg może zobaczyć w twoim sercu? Wiecie si przedstawić, że ta pieniążenka mojego małego synczyka. Czy możecie sobie wyobrazić, że ten portfel mojego chłopczyka ma nie mogła fizycznie obogacić? Fizycznie nie mógł mnie wzbogacić, ale duchownie ma bardzo obogacić. Ale duchowo bardzo mnie ubogacił. Lebo som uvidel charakter. Bo z tego powodu, dziecku. Że zobaczyłem ten charakter w moim dziecku. Pohladil som ho. Pogłaskałem go. A povedal som, ďakujem, synče. I powiedziałem mu, dziękuję, synu. Bardzo mi to pomogło. Bardzo mi to pomogło.
a ja ci to wrócę. A ja ci to oddam. A że nie musisz. Nie musisz, powiedział. Ja si znowu naszporim. Ja sobie znowu naoszczędzam. Mojżesz pomógł tymto dcerom. Mojżesz pomógł tym córkom. A nie wiedział, że właśnie ten charakter mu otwiera drzwi. I zupełnie nie wiedział, nie był świadomy tego, że ten jego charakter otwiera mu drzwi. Wiesz, jak pójdziesz niegdzie do zamestnania. Wiesz, kiedy pójdziesz kiedyś do pracy. Ak ci powiedzia, że prosim cię, tą łopatą poodhazuj to błoto. I powiedzą do ciebie, weź tą łopatę i odrzuć to błoto. A ty zobierzesz tą łopatę. A ty weźmiesz tą łopatę. A z długim nosem to poodhazujesz. No a to z takim długim nosem to poodrzucasz. Na koniec praścisz tą łopatę. I w końcu rzucisz tą łopatą. Za tym błotem. Za to błoto. A przyjdzie twój szef a uvidí, że sice robota urobiona, ale łopata jest spolu z blatom tam hodina. No, zobaczy wprawdzie, że robota jest zrobiona, ale w końcu ta łopata gdzieś rzucona za to błoto. Ale to nie będzie świadczyć o twoim charakterze. Ale to nie będzie świadczyć o twoim charakterze. Wiesz, co by powiedziało o twoim charakterze? Wiesz, co by powiedział o twoim charakterze? Że si poodhazował to blato. Że wprawdzie odrzuciłeś to błoto. Ale łopatę si poumywał. Ale łopatę umyłeś. Pięknie si ją położył do rogu. Ładnie w rogu ją postawiłeś. A jeszcze kiedy to błoto nie jest dostatecznie tam poodhadzowane. A jeszcze kiedy to z tego błota nie jest tak wystarczająco wyczyszczone. Tak zobierzesz hadicu i to zobaczysz, weźmiesz jeszcze miotłę i dokładnie wymieciesz. Hadica to jest szlauch. A, to taki wąż z wodą i jeszcze zmyjesz to błoto. A potem przyjdzie szef a mówi, ja som len odhadzać kazał. A szef przyjdzie i popatrzy i mu powie, ja tylko odgarnąć mu kazałem. A widzi, że łopata jest umyta. A widzi, że jeszcze łopata jest umyta. Że aj jest riadnie spratane. Że jeszcze jest ładnie umyte. Zacznie rozmyślać. Zacznie się zastanawiać. Mogłoby samo urobić z odpowiednim za tych, którzy są niezodpowiedni. Mógłbym go uczynić odpowiedzialnym za tych, którzy są nieodpowiedzialni. Tak to charakter otwiera drzwi. W taki sposób charakter otwiera drzwi. Ale jak masz inny charakter, powiesz, a co inni, pozrycie, co robią, co nie robią, a co ma potem? No, ale jak masz inny charakter, to powiesz, no wszyscy inni w taki sposób robią, czemu ja mam inaczej robić, co mi po tym? Wspominam si, kiedy som bol zámočník, jako pracownik, który pracuje z żelazem, spawa. Przypominam sobie czas, kiedy pracowałem jako ślusarz, pracowałem z wszelkiego rodzaju metalem, spawałem. A bol som celkom obyčajný pracownik. Byłem zupełnie zwykłym pracownikiem w firmie. A prišiel riaditeľ učňovskej školy. I prišiel taký prowadzący, taký instruktor ze szkoły učňovskej. A opýtal sa všetkých tých prítomných pracovníkov tej dielni. Zapytal všetkých pracovníkov na tym oddziale. Že kto by bol ochotný prijať k sebe učňov? Kto z vás byłby gotów przyjąć uczniów pod siebie? A moi kolegowie, którzy si myśleli, że są niegdzie na stropie. No, a moi koledzy, którzy myśleli, że gdzieś tam są wysoko pod sufitem. Tak, tak to, asi tak to zareagowali. W taki sposób zareagowali. A co sami tu będą pliec pod nogi? Co mi się będą tutaj plątać pod nogami? A budem im tu nosy utierać. Będziemy im tu nosy wycierać. A potrzebuję ja tu jeszcze aby sami plietli wszelijak. No, czy nam to jest potrzebne, żeby nam się tu plątały gdzieś pod nogami? A widział som, że był taki sklamany ten riaditeľ. Widziałem, że ten dyrektor był taki zawiedziony. A ja som mu powiedział,
Ja przyjmę, wdzięcznie przyjmę. Powiedziałem mu, chętnie przyjmę. Tak, mówi, dobre, ako sa voláte? Dobrze, jak się pan nazywa? Powiedział som mu meno. Powiedziałem mu nazwisko. Pridal mi uczniów. Przydzielił mi uczniów. A ja som sa celý rok staral. Cały rok troszczyłem się. Lenže aj kolega, ktorý nechcel učňov, aj tých učňov mne dal. I taký kolega, ktorý nechcel učňov, to ešte tých svojich mi dal. A peniaze za tých učňov dostával kolega. A peniaze za školenie tých učňov on dostával? Ale ja som sa zaoberal so všetkými. Ale ja sa zajmoval všetkými. Lebo nemohli všetkých učňov na mňa dať. Nemohli všetkých učňov no, mi pripísať. Ale ja som mal ten charakter. Ale ja mám taký charakter. Že nech aj kolega má dobre. No, nech i kolega má dobře. A on bude mať trošku viac peniaz. I on bude miał trochę więcej pieniędzy. Ja budem mať viacej roboty. Ja będę miał więcej roboty. I bude sprawiedliwie. A potom prišiel čas, keď sme vyhodnocovali tých učňov. I prišiel taký čas, kedy ocenialiśmy tých učňov. A prišiel znovu direktor. I znovu direktor prišiel. A oslovil ako kolegu aj mňa. Zavolal tego kolegę i mnie. A hovorí, bolo by treba písomne vypracovať, nakresliť celú tú prácu, čo budete, záverečnú prácu, čo budete robiť. Mm-hmm. I teraz trzeba wszystko przedstawić na piśmie, jakiś plan, program tego wszystkiego, co będziecie robić. A môj kolega hovorí, o, ja to neurobím. A kolega mówi, ja nie jestem w stanie tego zrobić. A mnie to ani nie baví. Mnie to nawet nie baví. A niech si to robi, kto chce. A niech se to zrobi, kto chce. A ja som povedal dyrektorowi, ja to urobię. Powiedziałem dyrektorowi, ja to zrobię. Dobre, pan Barkowski. Dobrze, panie Barkowski, zróbcie. Prišiel som domov. Przyszedłem do domu. Nakreslil som plán. Napisałem plan. A hovorím, maminka, ja nie wiem pekne písať. I mówię do żony, no, kochana, nie potrafię ładnie pisać. Ale ty tak pekne píšeš. Ale ty tak ładnie piszesz. Ja ci nadyktuję. Możesz mi to wszystko napisać? Ja ci będę dyktował. Możesz mi to napisać? Ja to wszystko nakreslim. Ja to tam zrobię taki zarys. A ona to pięknie napisała. No, ja to napisałem na brudno, ona to ładnie przepisała. Pięknieśmy to dali temu format, ramki to no, wszystko. Zrobiliśmy w takim ładnym formacie, ramki zrobiliśmy. Kúpil som obal. Kúpiłem kopertę. Také veľmi vhodné obaly to boli k tomu. Také bardzo, bardzo ładne. Jakie? No, może skoroszyt. Áno. Mhm. A teraz priniesol som to tomu riaditeľovi. Przyniosłem to do dyrektora. A jemu také oči. Miał také oči duże. Zaczął listować. Zaczął kartkować. A kiedy to wszystko przeszedł? Kiedy zobaczył to wszystko. Pan Barkowski, nie chcielibyście u nas pracować? Panie Barkowski, nie chciałby pan u nas pracować? Ja bym takiego to człowieka potrzebował. Takiego człowieka właśnie potrzebuję. A ja som nesmel ani pomyśleć, żeby som bol majster uczniom. A ja nawet nie byłem w stanie pomyśleć wcześniej, żebym był nauczycielem dla uczniów. A kiedy mój kolega to widział, jak mój kolega to zobaczył? No prawie, preto, lebo Barkowski sa pcha do zadku. No właśnie, dlatego, że Barkowski zawsze się pcha. Potem już przychodziła zazdrość. Potem już zazdrość przyszła. Ale to nie było z tym, że sa Barkowski niegdzie pcha. Ale to nie wynikało z tego, że Barkowski gdziekolwiek się pchał. Ale to, że Barkowski mu Bóg dał charakter. Ale to, że Barkoczemu Bóg dał charakter. Charakter służobnika. Charakter sługi. A charakter z odpowiedzialności. I charakter odpowiedzialności. Rozumiecie? Zrozumiecie? Twój charakter otwiera drzwi. Twój charakter otwiera drzwi. Bóg ich otwiera. Pan Bóg je otwiera. Ale widząc twój charakter. Widząc twój charakter. Zapamiętajcie si tieto rzeczy, moi drahi. Zapamiętajcie te rzeczy, drodzy. Można, że będziecie bláznami w oczach ludzi. Może będziecie takimi głupkami w oczach ludzi. Można, że si będą myśleć, że sa pchacie niekam. Może powiedzą, że gdzieś się pchacie. Ale wy sa nie pchacie niekam. Ale wy się nigdzie nie pchacie. Wy macie charakter. Wy macie charakter.
Róbcie to pre Pana Jezusa. Róbcie to dla Pana Jezusa. Wszystko co robicie. Wszystko co robicie. Róbcie pre to, że to robicie Panu Jezusowi. Róbcie z tego powodu, że to robicie dla Pana Jezusa. A jeszcze wam prezradzim, nie to wiele czasu. Tento dyrektor przed swoją śmiercią przyjął Pana Jezusa. I jeszcze chcę wam zdradzić przy okazji, że ten dyrektor przed swoją śmiercią przyjął Pana Jezusa. A ja som bol navštíviť. Byłem go odwiedzić. A jeho rodinní príslušníci hovorili. I ci należący do jego rodziny mówili tak. Náš otec nás vždycky napomína. Náš otec zawsze nás napominał. Aleksander by to ináč robił. W taki sposób. Aleksander zrobiłby to inaczej. On jeszcze wtedy nie poznał Pana Jezusa. On jeszcze nie znał wtedy Pana Jezusa. Ale widział mój żywot. Ale widział moje życie. Widział mój charakter. Widział mój charakter. Mój przystęp k pracy. Moje podejście do pracy. A teraz mi mnogi mówi. I wielu mi teraz mówi. Braciszanko, to o to zależy twoja wypłata, kolko służysz. Czy braciszanko pytają mnie, czy twoja wypłata zależy od tego, ile usługujesz? Dlaczego tylko wiele chodzisz a pracujesz? Dlaczego tak dużo jeździsz i pracujesz? A ja sam powiedziałem, nie od tego. A ja powiedziałem, że nie od tego zależy moja wypłata. Ja nie pre to chodzę, a służę. I nie dlatego jeżdżę i usługuję. Nie pre to, aż na doraz sa wyczerpawam służby. Nie z tego powodu tak skrajnie wyczerpuję się w służbie. Że mam większą wypłatę. Żeby mieć większą wypłatę. Moja wypłata jest równa. Moja wypłata jest zawsze taka sama. Ale preto, że łaska Chrystowa ma nuci. Ale dlatego, że miłość Chrystusa mnie pociąga. A to urczuje charakter. A to kształtuje charakter. Charakter służebnika. Charakter sługi. Nie chcę o sobie mówić. Nie chcę mówić o sobie. Ale jak wam może posłużyć, ale w nieczym ma spom mój przykład. Jeżeli w czymś może wam pomóc mój przykład. Będę bardzo rad. Będę bardzo szczęśliwy. A teraz obraćmy swoją pozorność na Mojżesza. Zwróćmy znowu naszą uwagę na Mojżesza. On odognał tych pasterzy. Odpędził tych pasterzy. A powiedział nie. I powiedział nie. Ty to dziewczęta tu były prwe. Te dziewczyny tutaj były pierwsze. A to jest sprawiedliwe. I to jest sprawiedliwe. A wy czekajcie w radzie. A wy czekajcie tam w kolejce. Asi był dobry. Chowany ten Mojżesz. No, dobrze się Mojżesz zachował. Można miał aj bicepsy, aj tricepsy. No, może miał takie bicepsy i tricepsy. A można, że niecy pomysleli ty pastieri, nie byłoby dobre od to dostać jedno za drugim. No. I może ci pasterze sobie pomyśleli, no nie byłoby dobrze od niego być spoliczkowanym. Tak ustąpili. I tak odstąpili. A Mojżesz posłużył tym dziewczynom. Mojżesz usłużył tym dziewczynom. A dziewczęta odeszli. I dziewczyny poszły. Czy zadziakowali, czy nie zadziakowali. Czy podziękowały, czy nie podziękowały. To nie wiem. Tego nie wiem. Ale przyjęli tuto służbę Mojżeszową. Przyjęły tą usługę Mojżesza. A Mojżesz tak służył jako swojemu Panu. A Mojżesz tak służył jak swojemu Panu. A teraz tieto dziewczęta wydawają świadectwo swojemu ojcu. A teraz dziewczyny wydają świadectwo swojemu ojcu. A ojciec mówi, gdzie jest ten człowiek? A ojciec pyta, gdzie ten człowiek jest? Dlaczego ste go nie przyniesli do mojego domu? Dlaczego nie przyprowadziłyście go do mojego domu? Aby jadł mój chleb. Aby jadł mój chleb. Wiecie, co powiedział ten ojciec z tymto zároveň? Wiecie, co powiedział ojciec o tym, co się stało? Ja tego człowieka nie poznam. Ja nie znam tego człowieka. Ale ten jego charakter mi nieco mówi. Ale jego charakter mi o czymś mówi. A ten jego charakter mi otwiera moje serce. A ten jego charakter otwiera moje serce. Chcę, aby był przy moim stole. Chcę, żeby usiadł przy moim stole. Raz dworił jeden chłopiec mojemu dziewczęciu. Raz odwiedzał chłopak córkę. Moje córkę młodszą. Moją córkę młodszą. A długo nie dworił. No, długo nie chodził. Bał się ojca. Wiecie, podle czego som zistil, że nie jest charakter. Wiecie, w jaki sposób rozpoznałem, że to nie jest ten charakter?
taka jednoducha maliczkość to była. Taka bardzo prosta, zwyczajna rzecz, takie nic. Dwa razy przyszedł, a nie przyszedł do kuchni zaklopać, a że dobry dzień, ja są tu. Nie przyszedł do kuchni, nie zapukał, nie powiedział, jestem tutaj. Nie wyruszyłem was, albo nie przeszkadzam wam, albo nie przyszedłem w niewłaściwym czasie. Nie, on przed drzwiami zatelefonował. On przed drzwiami zadzwonił do mojej córki. Córka przyszła otworzyć. Córka przyszła otworzyć. A potem ona go objedła do dziecka, do swojej izby. No, zaprowadziła go do swojego pokoju. A on już tam pół godziny u nas był, a ja sam o tym nie wiem. On już pół godziny był u nas w domu, a ja o tym nie wiedziałem. Wiecie, co mi powiedział ten chłopiec? Wiecie, co ten chłopak mi powiedział? Że nie ma charakteru. Że nie ma charakteru. Nie ma poczucia odpowiedzialności. Nie ma poczucia odpowiedzialności. Nie ma poczucia uczty. Nie ma poczucia szacunku. Wiecie, co mi wszystko ten chłopiec prezradził o sobie? Wiecie, co wszystko ten chłopak zdradził mi o sobie? To, że są sam, że są wolał Bogu, aby Pan Bóg oswobodził moją córkę od tego człowieka. Spowodowało to, że wołałem do Pana, aby uwolnił moją córkę od tego chłopaka. Potem już trzeci raz nie tak się. Trzeci raz już w ogóle nie przyszedł. Pan Bóg wysłuchał moją modlitwę. Pan Bóg wysłuchał moją modlitwę. Wiecie, wy młodzi mężowie. Wiecie, wy młodzi mężczyźni. Ak strach przemoże twój charakter. Kiedy strach pokona twój charakter. Kiedy sa ci klepali nogi, ako takto. Choćby ci się trzęsły nogi na wszelkie możliwe sposoby. Zabierz si paliczku. Zabierz laskę. Ale to, co sa patrzy, to urob. Ale to, co należy, zrób. Lebo aj kiedy sa będziesz opierać o paliczku. Nawet kiedy oprzesz się o laskę. Ale budu widzieć twój charakter. Ale zobaczą twój charakter. Nie widział som toho človeka. Nie widziałem tego człowieka. Nie wiem, kto to jest. Nie wiem, kto to jest. Ale chcę, aby przy moim stole siedział. Ale chcę, żeby siedział przy moim stole. A jadł mój chleb. I jadł mój chleb. Pogański gniazd. Kapłan pogański. On ma zmysł pre charakter. On widział sens w charakterze. Ja wierzę, że nikt z was nie uraża na to, co ja każę. Mam nadzieję, że nikt nie obraża się na to, co ja mówię. A nie myślicie si, że ja mówię niejakie zastarałe rzeczy. Nie myślcie, że mówię o jakichś przestarzałych rzeczach. Charakter nigdy nie urczuje niejaka leniaki społeczeński bonton. Charakter nie urczuje len społeczeński bonton. Charakter nie urczuje społeczeński jakieś zwyki. Że charakteru charakter nie jest kształtowany tylko przez jakieś zwyczaje lokalne. Ale charakter urczuje pocit z odpowiedzialności. Charakter kształtuje poczucie odpowiedzialności. To znaczy, że kiedyś się różyczkami, a ja nie wiem czym przyszedł a klonił. To znaczy, że nawet gdybyś przyszedł z różami albo z czymkolwiek i się kłaniał. Jeszcze stale to nie musi mówić o twojej odpowiedzialności. Jeszcze wcale to nie musi mówić o twojej odpowiedzialności. Możesz napełnić wszystko społeczeński bonton. Możesz wszelkie przyjęte zasady wypełnić. Ale jeszcze to stale nie musi mówić o twojej odpowiedzialności. Ale wcale to jeszcze nie musi świadczyć o twojej odpowiedzialności. To, co ty przyniesiesz, to, co ty urobisz. To, co ty przyniesiesz albo zrobisz. To musi motywować twoja odpowiedzialność. To musi być motywowane twoją odpowiedzialnością. A ja sam was teraz opytam. I chcę was teraz dziewczata, zapytać. Chłopcy, poczuwajcie. Dobrze, teraz nastrojcie swoje uszy. Chłopcy, nastawcie teraz swoje uszy. Chcecie mieć odpowiednich mężów? Dziewczyny, chcecie mieć odpowiedzialnych mężów? Uśmiechają się. Ja sam nie powiem, że się uśmiechajcie. Ano, albo nie. Tak, albo nie, a nie śmiać się. Tak. Tak. Moi bracia. Moi bracia.
Mużowie. Mężczyźni. Napiszcie si to do swojego serca. Zapiszcie to na swoim sercu. Z odpowiedzialności. Odpowiedzialność. Pocit z odpowiedzialności. Poczucie odpowiedzialności. A Pan Jezus mówi, jak nie będziecie jako dzieci. A Pan Jezus mówi, jak nie będziecie jak dzieci. Nie wejdziecie nigdy do Królestwa Bożego. Nigdy nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A pozwólcie za ten mały chłopczyk. I zobaczycie, zobaczcie, ten mały chłopak. On przeżywa z odpowiedzialność za tych 5000 ludzi. On czuje się odpowiedzialny za te 5000 ludzi. To nie są 5 chlebiczków, a 2 rybki. Przyniósł 5 chlebków i 2 rybki. Przejawił swoją odpowiedzialność. Pokazał swoją odpowiedzialność. Ten mały chłopczyk miał charakter służebnika. Ten mały chłopak miał charakter sługi. A maj go aj ty. Miej go i ty. Aj ty, dziewczynka, która się zausmiewała. I ty, dziewczynko, która się uśmiechałaś. Aj ty potrzebujesz odpowiedni charakter. I ty potrzebujesz odpowiedzialny charakter. Kiedy widzisz, że twoja mamiczka potrzebuje pomocy. Kiedy widzisz, że twoja mama potrzebuje pomocy. Nie musi się cię ani prosić. Nie musiałaby cię nawet prosić. Lebo ani ty to dziewczata nie prosili Mojżesza o pomoc. Bo i te dziewczyny Mojżesza nie poprosiły o pomoc. Ale ty widzisz tą potrzebę. Ale ty widzisz tą potrzebę. A idziesz a robisz. Idziesz i robisz. Teraz my mali nawsztywu. Mieliśmy odwiedziny ostatnio. A oni tak to sa strkali. I tak się popychali. A ukazowali na moich synów. I pokazali na, pokazywali na moich synów. A ja sam nie wiedział, co myślałem, że nieco wywinę. No, nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że jakiś numer wywinęli. Ale jeden zabrał wiadro. Jeden wziął wiadro. Z wodą. Z wodą. Drugi już zmetło, ściągował po tych to gościach. Drugi już sprzątał po tych gościach, miotłą zamiatał. A trzeci tam wysawał. A trzeci co robił? Wysawał. A trzeci odkurzał. A hostia tak to sa. A goście tak się strukali. Pozry. Zobacz, zobacz. To jest u nas normalne. Ale u nas to jest normalne. To ja kiedy nie wizuję. Kiedy je nie zdejmę butów. Tak ma synowie zozują z botą. No to synowie mi zdejmą buty. Jak ja nie wiem poriadek, tak oni ma nauczyć. No jak ja nie potrafię porządku utrzymać, to oni mnie nauczą. Dzięki Panu Bogu. Dzięki Panu Bogu. A było mi to takie mile. I było to takie miłe dla mnie. Że pre niekoho jest to takie cudzie, że dzieci sami od seba zachycia roboty. Że dla niektórych to było takie obce, że dzieci same od siebie wezmą się za jakąś robotę. A u nas jest to zupełnie normalne. A u nas to jest zupełnie normalne. To jest w charakterze tych ludzi. To jest w charakterze tych ludzi. Oni czują odpowiedzialność. Czują odpowiedzialność. Aby ci goście nie chodzili po blacie, które nanosili. Aby ci goście nie musieli chodzić po tym błocie, które sami wnieśli. Charakter otwiera drzwi. Charakter otwiera drzwi. A Bóg współpracuje z takim charakterem. A Pan Bóg współpracuje z takim charakterem. Już pochniemy się dalej, ślubuję. Obiecuję wam, posuniemy się dalej. A mówi, dowiedzcie mi toho muža. I mówi, przyprowadźcie tu tego mężczyznę. A pozrite, jaki był mądry ten to ojciec. Zobaczcie, jaki ten ojciec był mądry. Chcę mieć takiego to zacia. Takiego zięcia chcę mieć. Takiego to. Tak, takiego właśnie. Brat mój, tak? Bracie, tak? Jak ujdziesz charakter, powiesz, takiego to zadziabię, jak chcę. Bracie, jak zobaczysz ten charakter, to powiesz, takiego zięcia bym chciał. Wierzcie tomu, że serce oco tuży po takich młodych mużach. Wierzcie mi, że serce ojców tęskni za takimi młodymi mężczyznami, którzy mają charakter. Którzy mają charakter. Wiecie, kto wybrał mużo swoim dcera? Wiecie, kto wybrał mężów swoim córkom? No to ja sam ich wybrał. Ja wybrałem. A oni są szczęśliwe. A one są szczęśliwe. Dzięki Panu. Dzięki Panu. No bo są zadziwał na charakter tych Ale młodych. Patrzyłem na charakter tych młodych ludzi.
Ale Bóg jest ten, który najlepiej widzi do serca. Ale Pan Bóg najlepiej, Pan Bóg jest tym, który najlepiej widzi w serce. Nie będę do tych rzeczy dalej narać. Nie będę wchodził głębiej w te rzeczy. Ale pozrzymy się, jaki jest szczęśliwy Reguel. Ale zobaczcie, jaki Reguel jest szczęśliwy. Że ten to nieznany młody mąż. Że ten nieznany mu młody mężczyzna. A podle toho, ako czytamy, a Mojżesz mówi o sobie, że jest człowiek ciężkiego języka. A my czytamy, wiemy to z Biblii, że Mojżesz mówi o sobie, że jest człowiekiem ciężkiego języka. To znaczy, zrejmy, asi miał jakąś rzeczową wadę. To znaczy, że miał wadę wymowy. To jednoducho ojciec nie widzi w tym problem, że on ma jakąś rzeczową wadę. Zobaczcie, ojciec nie widzi w tym problemu, że chłopak ma wadę wymowy. On się dziwa stale na jego charakter. On patrzy ciągle na jego charakter. A mówi, jak chcesz, dam ci jedną z moich cer. I mówi do niego, jak chcesz, dam ci jedną z moich córek. No a co by nie chciał, Mojżesz? No, co by nie chciał, nie? Taki był szczęśliwy. Taki był szczęśliwy. A prawie Cyporu si wybrał. I wybrał sobie Cyporę właśnie. A Pan Bóg mu darował syna. Pan Bóg darował mu syna. Nazwali go imię Gerszon. I dali mu na imię Gerszon. Mojżesz założył swoją rodzinę. Mojżesz założył swoją rodzinę. Mojżesz znalazł ciepło domowe. Mojżesz znalazł to ciepło, ognisko domowe. Mojżesz miał swoją pracę. Mojżesz miał swoją pracę. Mal rád svoju rodinu. No, cieszył się swoją rodziną, kochał swoją rodzinę. Mal rád svoju prácu. Lubił swoją pracę. A nie wiem, co czekał więcej od života. I nie wiem, czy jeszcze czegoś więcej oczekiwał od życia. Ale Pan Bóg sa rozhodol ho pożegnać. Ale Pan Bóg zdecydował się pobłogosławić go. Pan Bóg się rozhodol pożegnać aj teba. I Pan Bóg zdecydował się pobłogosławić też i ciebie. Chce ci dać rodzinę. Chce ci dać rodzinę. Chce ci dać ciepło domowe. Chce ci dać ognisko domowe. A chce, aby si był w żywocie szczęśliwy, a była szczęśliwa. I chce, żebyś był szczęśliwy i była szczęśliwa w swoim życiu. Lenže nie smiesz zapomnieć. Ale nie możesz zapomnieć. Kiedy si wszystko szczęście rodzinnego domowa zyskał albo zyskała. Choćbyście zyskali wszelkiego rodzaju szczęście domowe, rodzinne. Boże myślenki jeszcze nie kończą w twoim życiu. No Boże myśli nie kończą się na tym w twoim życiu. Że Bóg ma myślenki dalej. Bóg myśli dalej. A w tej dalszej części. I w tej dalszej części. Ja teraz będę kończyć. Teraz skończę. Będziemy si mówić. Co wywołało to, że Mojżesz nie skończył w domu Reguelowym? Będziemy mówić o tym, co spowodowało, że historia Mojżesza nie skończyła się na domu Reguela. Że co była przyczyna tego, co było przyczyną tego, że Mojżesz nie skończył w ciepłym domowe w objęci swojej miłowanej manżelki. Co spowodowało, że Mojżesz nie zakończył w tym swoim domowym ognisku, w objęciach swojej żony. A w wychowie swoich dzieci. Na wychowaniu swoich dzieci. Ale że Mojżesz sa dostał dalej. Ale że Mojżesz poszedł dalej. To si powiemy w tej drugiej części. O tym będziemy mówić w drugiej części. Teraz sa budeme modlić. A teraz będziemy się modlić. Drahý nebeský Oče. Drogi niebiański Ojcze. Z całego serca ci dziękujemy za charakter. Z całego serca Mojżesza. Dziękujemy tobie za charakter Mojżesza. Dziękujemy, żeśmy się mogli nad nim pozastawić. Dziękujemy tobie za to, że mogliśmy się zatrzymać nad nim, żeśmy mogli pouważać o swoim własnym charakterze. Że mogliśmy zwrócić uwagę też na swój własny charakter. A chcemy cię prosić, Panie. I chcemy cię prosić, Panie, abyś nam odpustił, abyś nam wybaczył. Kiedy duch tohoto świata, chwilę kiedy duch tego świata, a myślenie tohoto świata, myślenie tego świata, zaczęło prewładać w naszej myśli, wzięło górę w naszym życiu,
A nie dbaliśmy o to, jaki jest nasz charakter. I nie dbaliśmy o to, jaki jest nasz charakter. Ale dziś my porozumieli. Ale dzisiaj zrozumieliśmy, że chcemy mieć charakter służebnika. Że chcemy mieć charakter sługi. Jako miał Jakub. Tak jak miał Jakub. Jako miał Mojżesz. Jak miał Mojżesz. A twój milowany syn, Pan Jezus Chrystus. I twój umiłowany syn, Pan Jezus Chrystus. Naucz nas to, Panie. Naucz nas, Panie, tego. Odpust nam. Przebacz nam, że nie byliśmy wżdy tak ochotni. Że nie byliśmy zawsze tacy chętni. Nie byliśmy wżdy tak przyprawieni. Nie byliśmy zawsze tacy przygotowani. Skoczyć, a powiedzieć, tu są, Panie. Skoczyć i powiedzieć, Panie, tu jestem. Odpust nam, że mnohokrotnie wolał. Przebacz, że wiele razy musiałeś wołać. A myśmy się ci nie ozwali. A myśmy się nie odezwali na to. Lebośmy byli zaujati z własnymi żiadostiami. Bo byliśmy zajęci własnymi pożądliwościami. Odpust nam to, przebacz, Panie. Nam, Panie. Chcemy mieć twój charakter. Chcemy mieć twój charakter. Lebo ten charakter Mojżeszów. Bo ten charakter Mojżesza. Jakuba. I Jakuba. Jezusa Chrystusa. I Pana Jezusa. To był Boży charakter. To jest Boży charakter. To nie jest charakter człowieka. To nie jest charakter człowieka. Daj nam ten to twój charakter, daj Boże nam, nasz. Daj nam, Boże nasz, ten twój charakter. Abyśmy mogli żyć. Abyśmy mogli żyć na twoją chwałę. Abyśmy mogli żyć na twoją chwałę. A na pożegnanie innych. I dla błogosławieństwa innym. Teraz, kiedy mamy głowy skłonione. Teraz, kiedy mamy głowy skłonione, pochylone. A każdy z my głęboko zamyślony nad tym swoim charakterem. I każdy z nas głęboko zastanawia się nad swoim charakterem. Prosím vás, abyście każdym niechali swoje głowy skłonione. Proszę was, zostawcie, miejcie głowy pochylone. A wy, którzy tak tużycie, że Bóg was napomina. I wy, którzy odczuliście i czujecie, że Bóg was napomina. Abyście się wrócili do charakteru służebnika, charakteru Jezusa Chrystusa. Abyście wrócili do charakteru sługi, do charakteru Pana Jezusa. Zodwignijcie swoją rękę. Podnieście swoją rękę. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Sława Panu. Chwała Panu. Alleluja. Alleluja. Widzimy, że Boże Słowo nie znie na darmo. Widzę, że Boże Słowo nie rozbrzmiewa na daremno. Alleluja. Chwała Ci, nasz drogi niebieski Ojcze. Chwała Ci, nasz drogi niebiański Ojcze. Że Twoje Słowo nachadza płodu w naszych sercach. Że Twoje Słowo znajduje miejsce w naszych sercach. A my się Ci chcemy poddawać. A chcemy Ci się poddać. Pracuj na naszych sercach, Duchu Święty. Pracuj w naszych sercach, Duchu Święty. Przemieniaj nas. Przemieniaj, kształtuj nas. Na charakter Pana Jezusa Chrystusa. Na charakter Pana Jezusa Chrystusa. A będzie dość. I to nam wystarczy. Niech jest osławione Twoje imię w naszych żywotach. Niech jest uwielbione Twoje imię w naszym życiu. Od teraz aż na wieki. Od teraz aż na wieki. Amen. Amen.